Raz, dwa, trzy, raz, dwa, raz. O, teraz dobrze. Proszę Państwa, bardzo, bardzo serdecznie i gorąco witam dzisiaj na pierwszym koncercie w Lęgarni Dżemowników. Przypominam, że ta inicjatywa w ogóle tutaj dżemowania jest sprawą bardzo oryginalną, ponieważ poproszono mnie, żeby tutaj robić regularne dżemy, takie jak na przykład w Harendzie, ale uznałem, że świetnym pomysłem będzie zrobić dżemy, na których będziemy się uczyć, jak dżemować. I w związku z tym pomysł, z tego co widzę, się przyjął. Jesteśmy po 2 miesiącach ciężkiej pracy. Przygotowaliśmy dla Was 5 utworów. Zawodnicy, którzy tu występują, nie grali wcześniej lub grali ostatni raz 25 lat temu w wojsku lub mama im kazała grać. I proszę Państwa, chciałem przedstawić każdą ekipę z imienia, nazwiska, są tego warci. Naprawdę ciężko pracowaliśmy, uwierzcie mi, przez ostatnie 2 miesiące. Proszę Państwa, pierwsza ekipa wykona utwór pod tytułem Psychobaton. Na basie elektrycznym Kornel Szczygielski. Wielkie brawo! Proszę Państwa, jego młodszy brat Tomek Szczygielski, gitara elektryczna. Wielkie brawo! Proszę Państwa, na perkusji Kasper Magnuski. Brawo proszę! I nasz nowy nabytek saksofonatowy Jakub Kotowski. Pierwszy utwór, proszę Państwa, Psychobaton. Zapraszam Was serdecznie. Chłopaki będą grać dla Was sola. Jeżeli będą jakieś wabole, nie przejmujmy się tym. Do chłopaków informacje. Nie przejmujemy się tym. Po solówce proszę o brawo dla chłopaków za dobre dźwięki. Uwierzcie mi, że oni będą dawali z siebie wszystko. No cóż, proszę Państwa, wielkie brawo dla chłopaków. Zaczynamy. Poczekajcie chwilkę. Ja poproszę tam z baru ekipę, żebyście dołożyli tutaj więcej stoliczków, dobrze? Bo tutaj ludzie nam stoją pod ścianą, dobrze? Ekipę z baru proszę, żebyście położyli tutaj, przedstawili więcej stoliczków. No to zaczynamy. Thank you.
Wielkie brawo, proszę Państwa. Drugi utwór ta sama ekipa wykona. Jest to utwór pod tytułem Mercy, Mercy, Mercy. Znany standard funkowo-jazzowy z lat 70. Zapraszam. Thank you.
Cygielski bas, Tomek Cygielski, gitara elektryczna, Kasper Matuszki, perkusja, Jakub Kotowski, saksofon sopranowy. A my na scenę prosimy kolegę Darka, przepraszam, Daniela Karpińskiego. Daniel Karpiński wykona z chłopakami piosenkę pod tytułem Boso, ale w Ostrogach. Jest to kompozycja napisana specjalnie na te dżemy tutaj do SD-ku. Jak im wyjdzie, ocenicie za chwilę sami. Tymczasem wielkie brawo dla nich, proszę Państwa.
Korman Szygielski, Tomek Szygielski, Kasper Magnuski, Jakub Kotowski, wielkie brawa na nich, kochani. Tymczasem zapraszam na scenę nową ekipę. Na gitarze zostaje Daniel Karpiński. Przywitajmy Damiana Norenberga, który zagrał na gitarze drugiej. Wielkim brawem. Na basie elektrycznym Krzysiek Setlak. Reszta pozostaje ta sama. Chłopaki wykonają utwór Eda Harrisa pod tytułem Cold Black Time, czyli Czas zimnej kaczki. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Thank you.
Black Bass, proszę Państwa. Krzysztof Black Bass. Kasper Marguski, perkusja. Jakub Kotowski, sopran. Daniel Karpiński, gitara jedna. Wielkie brawo Daniela, proszę Państwa. I Damian Norenberg, druga gitarka, proszę Państwa. Wielkie brawo. Dziękuję i znajomi, to nie ma oklaski. Proszę Państwa, ostatni już numer Dżemowników. To jest kompozycja zespołu Demeters, takiej grupy z Nowego Orleanu, która w latach 60. stworzyła funk. I swoją drogą do tej pory ta grupa istnieje, ma się dobrze i grają tak jak 60 lat temu. Utwór Sissy Strat, chętnie dżemowany, chętnie przerabiany przez wielu muzyków. Zapraszam serdecznie. Oczywiście brawo. Thank you.
Proszę Państwa, zawsze, gdzie ten Kuba jest? Kuba Misiowiec, proszę Państwa, perkusja. Wielkie brawa na niego. Na basie Jakub Gawrycki. Piękne solo. Wielkie brawo. Proszę Państwa, to już jest cały program, który chłopcy przygotowali. Zapraszam teraz na chwilę przerwy. Później zaczynamy normalne jam session regularne. Jeżeli Państwo macie ze sobą instrumenty, jeżeli gracie muzykę funkowo-jazzową, chcecie z nami zagrać, to bardzo serdecznie zapraszamy. Zróbmy sobie 10 minut przerwy, napijmy się czegoś w barze i pograjmy tutaj razem. Mam nadzieję, że z nami pozostaniecie, nie uciekniecie za chwilę, jeżeli będzie to pusto. Chłopaki zasłużyli na wielkie brawa, proszę Państwa. Dla wszystkich chłopaków wielkie brawa! Bardzo dziękujemy, spotykamy się za 10 minut.